Jestem w Zielonym Parku Przemysłowym w Ojniczu. Czy to jest kolejny sukces burmistrza? Byłego. Parę lat temu wykonano drogę z asfaltu. Nie wiem, czy ktoś przewidział, czy przeliczył, czy potrafił oszacować, czy ta droga wytrzyma, czy tyle samochodów codziennie przejeżdża tutaj, jak przed chwilą potężny tir, że 300 tirów dziennie do magazynów przyjeżdża. Z drogi asfaltowej nic nie zostało. Droga asfaltowa kosztowała. To nie było, że za darmo. Teraz jest beton. Ładnych kilkanaście milionów ten beton kosztował. Całe szczęście, że były to środki zewnętrzne. Że gmina niewiele do tego dołożyła. Mieszkańcy się pytają, jak to się stało, że droga gminna, wcześniej wewnętrzna, ma teraz beton i dofinansowanie. Czy to jest sukces? Czy nie można było wcześniej przewidzieć, że droga nie wytrzyma? Dla portalu Nasz Wojnicz, Jacek Filipek.